Okej, zaczynamy, nie wczytaj grę. Moi drodzy. Dobra, mam grę wczytaną. Myśmy chomika wysłali do... It's already open. Wiecie co, jest problem pewien, bo myśmy chomika chyba wysłali do przyszłości, czy nie? Wsadziliśmy go do... I better not, he looks pretty angry. He looks pretty angry. Dobra, mamy złego chomika w środku. I'd rather not. Nie wiem, jak tego chomika wyciągnąć ze środka. I mamy jeszcze grubasa. Przypominam, cała historia polega na tym, że oni się przenieśli. Ten jest 200 lat wstecz. Ojciec jest w czasie teraźniejszym, a dziewczyna jest w przyszłości. I musimy... I wsadziliśmy ostatnio chomika do lodu. Myślałem, że on, nie wiem, przetrwa. Wow, doesn't even blink. Dobra, tu niestety... Please do not perturb my model. Dobra. Zło mu daj chomikowi. Nie, ale pytam się poważnie, czy ktoś pamięta... O, w tym samym czasie coś się dzieje. Patrzcie. Widzicie, jak będzie zła pogoda... O, to jest ciekawe, jak będzie zła pogoda... Ogólnie chodzi o to, że my tam coś mieliśmy z elektrycznością zrobić z tym tym. Jest też koń i koń na pewno się boi myszy i... Tylko nie wiem co z tym koniem, bo musimy od niego szczękę uzyskać. Hi. Hi there. Still trying to get back to the future? Laughed at by a horse. Żeby kota wodą oblać, ale my mamy wodę z jakimiś mydlinami, to nie o to chodzi raczej. Dobra, ten nie chce gadać z nami. Nie, bo było coś takiego... No ja go mogę tak popchnąć? Nie. I don't wanna. Widzisz, on nie chce tego. Coś z żygami na pewno było. Zęby mu wybiel? Nie, no co wy. That's a stupid thing to do with a perfectly good set of chattering teeth. Na pewno jak siedliśmy na materacu, to on, ten kot podbiegł do materaca, ale to w momencie jak myśmy na nim siedli. Co oznaczałoby, że tamci by musieli siąść. Musisz umyć powóz, jak zaczniesz myć wóz, to pogoda się zepsuje, a zawsze też, no to jest prawda, że jak się myje samochód, to pogoda się psuje. Nie? Pamiętacie to? No to z życia pamiętam. Możemy to sprawdzić. A wy pamiętacie tą grę z dzieciństwa, czy jak? Ale to jest stara, czy to jest co? To co ty dogadasz w ogóle? To jest to nowe, jest nie? Stara, to ma 20 ileś lat. Jest to remaster teraz. Ta, zmienili ten. Widzicie? Myjesz? Zawsze się pogoda psuje, wiecie. Looks like a big storm. See, this is why I never wash my car. Dlatego nigdy nie myję. Patrzcie, jest ten. Hey Ben. What do you want? Where are you going? What about your experiment? Even science sometimes gets cold on account of rain, my boy. But how are you ever gonna get lightning if you're not gonna stand out in a storm? To be frank, which I am, I don't know. The science Dobra. Of electrodynamics. Much like your mind, apparently, is still in a state of relative. On ucieka przed deszczem, a jednocześnie potrzebuje złapać piorun. What a genius. No jestem. No, moi drodzy, koleś... Gdy znowu się okazał, bo uciekł. Chomiczko... Właśnie chciałem dać chomiczkowi sweterek, ja pamiętam, że tak było, ale nie mogę mu dać sweterka. Może to nie... Może się coś pomyliłem. Dobra, to nie jest tu. On ma tu gdzieś swoją deskę kreślarską. Nie, to jest babka, która nam zrobiła strój macki. Dobra, pogadajmy z nim. Hi. Sorry, can't talk. Busy making history. No i dobra, ale on nie chce ze mną gadać. A czy on nie był w czasach starożytnych? A to jest Ben Franklin. Benjamin Franklin? No, co ty? No nie wiem co teraz. I co ja mam teraz zrobić?
sztuczne żygi mu dać? Nie. Gumę do rzucia? Nie. Gapiłem nową dramę? Co się stało, są? Jak wsadziłeś chomiczka bez sweterka, to po nim. Miu, kurde, znowu kogoś obraża? Żeby ukraść koniowi, musisz mu przeczytać książkę od Bernarda? A ja mam książkę od Bernarda, jakąś textbook. A czemu miałbym mu czytać książkę? Aha, bo on chciał o czymś mądrym pogadać. Wypluje zęby? The LALR compiler is constructed by the following method. First, develop a rigorous elective grammar. If the elements have NP completeness, the crunchy factor can be ignored. Blah, 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 blah. Whoa. No i co to kurde niby za drama? To gówno nie drama jest. Well, that's a stupid thing to do with a perfectly good dobra. Drama dopiero powstanie, wiesz? Mamy szczękę konia. Szczęka konia to jest złoto, nie? Chyba, że damy je temu, bo to mi się wydawało, że to złote zęby. Chyba, że mamy je wyczyścić teraz. I don't think that would look better white. I don't think that would look better. Dobra, czyli ani ta szczęka, ani ta szczęka. O co chodziło? Z... Może mu damy tą szczękę konia jednak. Could you use these? No thanks, I already have some false teeth. Dobra, on mówi, że on ma... I on ciągle cygaro przypala. Jakby się udało od tamtego typa... O kurde. Moi drodzy, no i teraz się zastanawiam. I don't wanna. Znaczek? I don't want it. Żygi wrzućmy do tego, to... That's one of the few places where fake bark isn't useful. A co z tym ptaszkiem można zrobić? It's a little cage with a canary in it. Dobra. No a ten Tomasz Jefferson se poszedł, tak? Może jeszcze muszę umyć ten, bardziej ten wóz. It's clean enough for me. It's clean enough. Co się na polu dzieje? O, patrzcie, coś tu jest. Oj nie, niestety nic tu nie ma. O co chodzi w tej grze? To jest przygodówka klasyczna LucasArtsu. Kiedyś takie przygodówki się grało, nie? Trzeba różne rzeczy wykonywać, żeby ten... Znaczy ogólnie chodzi o to, że trzeba uratować świat przed mackami. Przed mackami, ale... I'm not so sure that's a good idea. Nie wiemy jak za bardzo. Ten śpi. Tu niemu nic nie robimy. Może oddamy temu klaser z tymi znaczkami, co? Poor tu jest koleś, który się chce zabić. Poor me. Bo ma depresję. Nie daj mu, nie można się zabijać. Coś musisz sobie przesłać, może muszę, ale nie wiem komu mam coś przesłać. Get out of here. O, patrzcie. Hey, you fixed it. Naprawiliśmy. I can forgive you now. Sometimes I do stupid stuff and I don't even know why. As if my body were being controlled by some demented, sadistic puppet master. Well, we all feel that way sometimes. No i co? A co z tym znaczkiem? I'd rather not. Czekajcie. Hey, don't touch my stamps. Ale automat ze swoimi myczami już potraktowałem. Only express stamps. Yes, not the most valuable kind, but they have a lot of sentimental value to me. Dobra, no to on ma znaczki, żeśmy to zrobili. Tu jest ta babka od tego. Na pewno musimy tego kota jakoś... Is that a W390B for spending report?
To ci no, z tego, z podatkowego. What did you say your wife's name was again? What is it? Are you guys brothers? At the IRS, we're all brothers. To jest urząd skarbowy, który bada dokumenty doktorka. What have you done with Dr. Fred? We've got him safely locked in the next room while we go over his books. Wstaw sweter do pralki, ale już wstawiałem sweter do suszarki i się skurczył. And don't even think about staging some kind of rescue. Ale ja bym mógł go powiększyć może. Very funny. I'll just be moseying along. Keep your nose clean, kid. Did you say you have a PP41 facilities paraphernalia declaration over there? Mi się wydaje, że ja mógłbym ten. You can't go in there. No. A tam jest doktor? What is it? Never mind. Dobra, czyli oni coś z papierami nas nie wpuszczają, tam dla doktora mogli schować. To kominem tam możemy wejść. Mi się wydaje, że sweter chyba trzeba wstawić do powiększenia. Tylko nie wiem po co byśmy mieli sweter mieć. Spróbuję wyjść na dach i wejść do tego pomieszczenia na dachu jeszcze nim. Ja go wyciągnąłem w przyszłości właśnie. Czekajcie, bym się tu na dach mieli iść, nie? O kurde, jest doktor. Co oni mu zrobili? Czemu doktorek jest powiązany? Dr. Fred must still be asleep. O, wiec. O, fuck. Where'd he go? Gdzie on poszedł, co? Ah, there you are. I can see this bed through the peephole, you know. Właśnie chomika nie mogę wyjąć, bo chomika się nie da wyjąć, ani w teraźniejszości, ani w przyszłości. Ja myślę, że my kriogenezę mu zrobimy i chomik będzie. Ale mamy linę za to. Linę, mi się wydaje, musimy wysłać do tego grubasa, bo on musi ten latawiec ogarnąć z liną. Jeszcze bym z tym typem zagadał. Mi się wydaje, że jakoś ten pistolet można wziąć od niego. Hi there. What can I do for you, kid? Stary, co ja zobaczyłem film za film, aż mi ciarki przeszły, kurde, gonią. Poczekaj chwilę. Dobra, my gadamy to samo do niego, co wcześniej. Jaki film? De? No nie, akurat Boxdela. Aplikacja My Talking Angela o takim kotku, aplikacja na telefon. Jest przerażające, bo to jest, gadasz z kotkiem, czekaj, bo pyta. Chyba, kurde, znów nam dał cygaro i nam wybuchnie. To nikogo nie obchodzi ta gra, w którą grasz. Zajebiście obchodzi, mnie obchodzi. Mnie też. Bo fabułę, rozumiesz? To tak mówić, bo wydają się suby. Dobra, na pewno muszę ten pistolet podmienić, bo inaczej nie będę mógł sobie cygara zabrać, a cygaro muszę raczej dać temu prezydentowi, nie? A linę to na pewno muszę przekazać do przyszłości. No ludzie siedzą, oglądają, wiesz co, gonię. Ty myślisz, że kurwa tylko takie gry zjebane, jak ty grasz. To jest dobra gierka, stary, klasyczna i tyle. It won't all fit in the chronogon at once. Ej, nie rozumiem, skąd ja mam ten sweter? Wiecie co, ja mi się wydaje, że tak, ktoś dobrze napisał, że trzeba zamknąć chomika, może on się wtedy w przyszłości pojawi. Spróbuję tak zrobić. A jednocześnie... Patrzcie teraz. O, jest, patrzcie, znalazła chomika. Widzicie? On 200 lat przetrwał w lodzie. Dobra, damy go do microwave. My jesteśmy teraz w przyszłości. Ona jest w przyszłości, gdzie macki opanowały świat. I jeszcze sweterek na niego nałożymy. Tylko żeby sweterek nałożyć, musimy go wziąć z kibla. I mamy jeszcze kota. Moglibyśmy go wybielić, co?
to weźmy jeszcze grubasem, dajmy to do wybielania. Może wybielimy kota, co? Co o tym myślicie? Po co? Nie wiem. Żeby był biały, nie mam pojęcia po co. Może się boją białych kotów. Dobra, i dziewczyną 200 lat później się pojawmy. Weźmy to. I zobaczmy, co jeszcze byśmy nim oddali jej. Co? O co jej jeszcze może być potrzebne? List? Wino? Szczęka jej raczej nie będzie potrzebna. Ja mogę, myślę, że tak, że może farba, jeśli się zmieści w ogóle. Bo ten płot może trzeba pomalować, nie wiem po co, ale może tak. I jeszcze wiecie, co nim bym przekazał? Chyba spaghetti mi się wydaje, że... Bo ona tam jakieś włosy, jest konkurs na włosy i ona na pewno to spaghetti, z tego co pamiętam coś takiego było, że... Konkurs na włosy, na śmiech i na coś jeszcze, nie? Szczęka końska, to jest coś, co może być jej potrzebne, żeby ten śmiech wywołać. Widzicie? Włosy, wrotki... Co on jeszcze by jej mógł przekazać? Guma, znaczek, help wanted. Nie wiem po co jej to, ale... Dobra, zobaczmy. Tak mi się kojarzy, że coś takiego było. Czerwoną farbę do Bernarda? Możesz wszystko tak wysyłać? Nie, nie wszystko, niektóre tylko rzeczy. Can't get close to him. Dobra, nie mogę podejść do kota, bo on się kryje, tak? Fans. Jakoś być. I think it's nicer white. I don't. Musisz rybkę mu dać. Ja nie mam żadnej rybki. Poznać rybkę. Dobra, ale za to mam wrotki, mam makaron i mam tego. No na pewno muszę odmrozić chomika i wydaje mi się, że to zrobię w mikrofalówce, nie? Tu jest chyba. Albo chomika daj mu do zjedzenia. Don't try it at home. Czekaj, bo go wsadziłem do mikrofalówki. Gosh, I hope this isn't like the primitive dangerous microwave ovens of my century. Those things could really pop a hamster good. Kurwa, coś się mu stało. Czekaj, czekaj, bo go chyba wysadzi w kosmos. Oh fuck. That was fun, but only because this is the 22nd century. Homik powiem wam, ma ciężko. Kids who put hamsters in microwaves back where I'm from get taken away from their parents and put up for adoption. Powiedziała, że dzieci, które wsadzają chomiki. Chomiki w naszych czasach są odbierane rodzicom i do adopcji. Cold wet hamster. No, jak jest cold, to go wsadźmy do. Jak jest wet, to go wsadźmy do dryera, co? This ought to warm him up. Tasty warm hamster. Tylko po co mi tasty warm hamster? Co to jest za dziura? Może tu trzeba go użyć? I'm not putting anything in there. Jakiś siusiak wychodzi z dziury. I jest jeszcze recyklator. Co to jest recyklator? Nah, that might be useful. Powiedzcie mi, po co mi chomik w ubraniu? Dla kota? O, a tu jest ten, oni myślą, jak świat przejąć. Lieutenant, I'm glad you're here. What kept you? Jakie glory, o czym gadacie? Skalpela na siusiaka. What sort of trouble? Nothing I couldn't handle, but I've noticed something about the humans that may pose a problem. Do continue. Well, sir, in general, they seem to be a bit larger than us tentacles. You know, taller, heftier, more massive.
Mówicie, żeby w kołowrotku w tym sweterku biegał? I don't mean to carry on, sir. It's just that it makes me feel inadequate, small, inferior. Before you go off the deep end there, let me tell you why I called you here. You see, I've invented something which will end our troubles with those glandular leg walkers for good. I've invented the Diminuator. Diminuator, wynalazł, co to jest? It's a shrinking ray, don't? Oh, I get it. Now I need you to get me a few parts, so I can finish the thing. Come over here. Ten mu zdradzi sekrety. Części, żeby skończyć. Dobra, moi drodzy. Czy ktoś ma pomysł, co dalej? Może z Haroldem, bo tu pamiętam, że myśmy chyba się przebierali za... How's it hanging, Harold? I'm sure I don't know. Well then, good luck. Who needs luck when you've got beauty? Nie, chomik nie jest raczej przynętą na kota. That wouldn't be too useful. Nie da się name tagu. No nie wiem. A tej książki z dolarem nie można dać agentom? I książki z dolarem. Kto ma książkę z dolarem? Żygi są jeszcze. Fake żygi. Kontrakt. Wiecie co? Mam dziwne wrażenie, że może kontrakt trzeba dać agentom. Żygi? Mówisz? Chcą żygać? A to jest książka z dolarem. Swiss Bank Book. Aha, ta jest książka z dolarem. Dobra, to czekajcie chwilę. Nie, bo ja miałem iść do tego. Do piwnicy jeszcze wyciągnąć. Chodzi o to, że my potrzebujemy diament, żeby się przenieść w czasie, nie? A żeby kupić diament, potrzebujemy 2 miliony dolarów. I mamy w sumie trochę kasy. Może name tag Haroldowi? A co on ma z name tagiem? Ogólnie trzeba znaleźć jakby kogoś, albo ona będzie przebrana, ale ona musi mieć mackę, swojego szefa musi mieć jakby mackę, bo nie, inaczej nie weźmie w konkursie piękności udziału. Nie wiem, czy mogę jeszcze raz łomu użyć na tym? Except for those beef squigglies, I got everything. Dobra, już wszystko wyciągnęliśmy z tego. What did you say your wife's name was again? Możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy spływać i dać. I'd rather not. You have until midnight on the 12th working day past the first full moon after the end of your fiscal year. Daj im. Thanks, but as you can see, we're sort of busy. However, you can extend the day by filing an RPM 78 win. I'd rather not. And of course, if you're married, you'd also have to file. I'd rather not. Oh yeah, that's right. Wiecie co, no nie bardzo chce z tymi kontami. How do you suppose the Dodgers are doing? Wiecie co, no nie mogę dać tej książki. Mogę jeszcze łomem spróbować dostać do tego dziadka, który jest zamknięty. Nie wiem, czy to się uda. A może popiół skalpelem klauna, wiecie co? I'm not so sure that's a good idea. What did you say your job? I'm a novelty goods designer. The problem is, no one likes my... I like... Well, I... Myśmy już z nim gadali, hi, no. Dwayne. Never... Dobra, i ten koleś ma jakąś depresję. Nie wiem, jak się dostać do niego, ale on ma pistolet, który jest mi potrzebny. I jest jeszcze... dziurka na mysz, nie? Dziurka na dziurkę? Mówicie, żeby skalpelem pokroić klauna. Coś w tym jest. Daj, Bugo, czwarty dzień z rzędu w armę gra. Kurde, ba terrorar. Wiesz co, wydaje mi się, że ogólnie Bungo gra w armę. Nie, bo mu się podoba i cały czas biegnie.
Bo i tak dobrze, że już w to Daisy skończył grać. Nie wiem, dobra, dajmy skalpel do toalety, nie? Wyciągnijmy skalpel. A czy ona teraz może, bo ostatnio się chomika nie dało przekazać toaletą, nie? Może ona teraz może chomika wsadzić? Doktor złapany, ty. Dobra, nie wolno, chomika na pewno nie wolno wsadzić do toalety, nie? Can't get close to him. Dobra, spróbujmy przeciąć tego klauna, może coś z niego wyjdzie. No mąż potrzebuje waszej pomocy, wytężcie umysły. Jak macie po te 30 lat, to graliście pewnie w grę tą kiedyś. Bo ja naprawdę trochę pamiętam, ale no większość zapomniałem rzeczy. Opatrzcie, przeciąłem go. Zajebiście, dobra. O, ninja dostał partnerstwo. Ta. Moi drodzy, mamy takie coś, co się śmieje. Ty, a jakby to mumie... I'd rather not. Jakby tej... Tam nie było w przyszłości tej mumii? Była chyba, bo może my mumię wystawimy. Na wrotkach mumie z makaronem we włosach. To nie było w ogóle tak. Mi się wydaje, że to chyba mogło tak być. Ona tam gdzieś chyba w pokoju siedziała jednym, ta mumia, nie? W starym pokoju. Tam musisz płot pomalować. Bo chciałem pomalować płot i się nie dało pomalować. Napisała, że lepiej wygląda biało. No właśnie staram się ją na konkurs ubrać, tak? Może się uda tą mumię, no tak. I musimy jej name tak dać. I może to będzie mumia, którą na konkurs weźmiemy, nie? Tylko gdzie ta mumia była, już nie pamiętam. Bo w sumie mamy wszystko, co nam jest potrzebne, nie? Wybielaczem też próbowałem. Dobra, jest mumia, moi drodzy, patrzcie. Uśmiech. Dajemy jej. Dobra, ma już wrotki. I would, but who would see it? You're ready to go now. I would, but who would see it? I co, jedzie ta mumia na konkurs? O, w dupę. I co on teraz drzwi otworzy? To jest show, bo wiecie, macki przejęły przyszłość. I teraz całe show polega na tym. Całe show polega na tym, że oni ludzi, wiesz, konkurs 15 ludzi, bo to są ich jakby zabawki ci ludzie. Uśmiech. Dobra, coś jeszcze potrzeba? Aha, te zęby. Ty, no ładnie, żeśmy to zrobili. Howdy. Oh, look. Red, white and blue. Is that Luke coming back in again? Popchnę tą. And so I said, that's not my suction cup. You think that's funny? Listen to this. Jeszcze muszę jej uczesać włosy, to widelcem chyba, co? Tylko że my nie mamy widelca. Well, it's better than it used to be, but it still lack. Dobra, czyli musi mówić uczesać włosy. Żygi położyć? Kurwa, ten filmuje tego ciągle. Co za ziomuś.
Poczekajcie, spróbuję widelcem włosy. I patrzcie, nie da się, nie? Widzicie? Nie da się. I think it's nicer white. Dobra, czyli bądźmy teraz... Kto ma żygi? Ten ma i żygi, i wszystko. Dodajmy żygi do tej maszyny. Dobra. I ten widelec byśmy też, bo wydaje mi się, że jak trzeba uczesać włosy, to widelcem, nie? Znaczy, nie jestem pewien. Ale zgaduję, że może. No i zobaczmy, jak to teraz pójdzie. Mówię wam, gra jest tak klasyczna, kurde, tak kiedyś wyglądała, patrzcie. Można sobie F1 kliknąć i się zmienia w starą wersję. Ja tak w nią grałem. I trzeba tu było klikać GIF, na przykład to komuś tam, nie? Tak się klikało. Aha, wybielić zęby muszę. No, I might get sauce on it. Koniu. Dobra. Patrzcie, jak zrobię włosy idealnie. Zęby. I don't think that would look better white. Żygi położyliśmy. Żygi położyliśmy. What are you babbling about? You really should have told the judges if you weren't feeling well. Oh, ick! Now, how did that mess get in there? Jak ci idzie? I think I'm going to be... Całkiem nieźle. Someone in here not feeling well. Masz odszociki, kurde, tygodnia najlepsze. I was feeling fine until I saw that. Patrzcie. Is that your regurgitation? No, I'm an LCU man. Didn't you just say you thought you were going to be sick? Kurde, nie? Jak byśmy zrobili? Cicho, cicho, bo tu fabuła leci. Ona będzie, ona... Widzicie, oni ją wycofają z tego konkursu. I just got all my shots. You're a good looking human, Harold, but you know the rules. Przepraszam. You're out of the show. Wycofują ją z tego. No i tyle. What a mess. I hate cleaning up after humans. No i wycofali, moi drodzy. Konkurencja nie ma szans z nami, nie? Chyba. Mogą już chyba startować z tym konkursem. Nice outfit. Co, czegoś nam brakuje? Hey, when are you guys going to judge best hair? Hey, when are you guys going to judge best hair? Oh, alright. Dobra, najładniejsze włosy teraz ocenią. No i co? Wow, that's the best hair I've ever seen on a mummy. Thick and full and juicy. The mummy wins. Mumia wygrała. Agreed. Dobra. Mumia wygrała. Ciekawe, jak to kiedyś wyglądało, tak. Hey, best smile. When are you guys going to judge best smile? Oh, all right. Najpiękniejszy uśmiech teraz. W starym stylu. Ładnie to wyglądało kiedyś. I like the quiet one with the big teeth. A widzę sobie, jak wyglądała stara wersja. No bo pokazywałem przed chwilą na live. First place goes to the mummy. Agreed. Dobra, mumia wygrała również zęby i teraz śmiech. Hey, when are you guys going to judge best laugh? Oh, all right.
Samobójcy mogę dać list, no jasne, przecież to był list o tym, że chcą mnie na jakiś wykład wziąć, bo im się bardzo podobają moje prace. A to był list do doktora, to można dać samobójcy, bo on też, jego prace są niedoceniane. To będzie dobre, to będzie dobre. No i Wojciech cię kurde uratował. It's amazing how the mummy can do that without moving his lips. I say we give him first place. Dobra, mumia wygrywa pierwsze miejsce i w ogóle chyba wygrała wszystko. Well, that makes him best of show. Let's go congratulate him. He is very well preserved. I'll miss his laugh. It's time to give him his winnings and start packing up. We gotta get this whole show to Baltimore by Thursday. Yes, our work here is done. No, moi drodzy, mumia wygrała konkurs piękności. Well, Ted, this is where we part ways. You've certainly helped save humanity. Even though you've been dead for thousands of years, I think you're my favorite Edison. Chyba się zakochała. Mamy puchar? Trofeum. No dobra, tylko co my z tym trofeum zrobimy tak naprawdę? Ten list. Dinner Certificate. Możemy iść na randkę z tym typem chyba z tego. Z piwnicy, nie? Bo on tam powiedział, że nas chce na randkę, ale go nie stać za bardzo. A my mamy teraz na ten bilet na wyjście. Tak? To nie było jakoś tak? O, patrzcie. Wow! Dinner for two at Club Tentacle? Club Tentacle. I can't wait to tell my wife. O, moi drodzy. You're free. Uwolniliśmy ludzi. Free to run wild through the woods like humans should. Big deal. Ona busowy nie pokazała. Get off your fat lazy butts and start enjoying it. Enjoy being hunted for the rest of our lives by that mustache-toed tentacle with a big net. If we ran off, he'd be right on our trail. If we stay here, we never. Stary nie chce uciekać. Ona powiedziała, że mogą uciekać, ale oni nie chcą być ciągle ścigani. We'll be eating bugs and moss. You'll be eating my fist in a second. The woods are filled with wild animals, lions, tigers, and skunks. Man, I hate skunks. So. Zed? I'm tired of talking. Oni nie chcą w ogóle iść. Hey, dobra, w dupie ich mam. You can. Oh, here I go out the door. Oh, I do so enjoy these freedoms that my forefathers fought and died for. Give it up. Sheesh. Tak. Dobra, ci nie chcą, ale ten list to jest myśl. Kto ma ten list? Ten list to jest zajebista myśl, żeby go dać, nie? Bo to jest o dobrym liście, myślę teraz. You're brilliant. What a... O, widzicie, tak, że jesteś wspaniały, że super nowela, zapraszamy na wykład. Witamy naturalną blondynkę, siema. Idziemy dać temu ten list, to był dobry pomysł z tym listem. Uj, coś w gazetach piszą. O kurde. Macka oddaje szmaragd ukradnięty. Nieźle. I'm just a failure. Patrzcie na to. Hey, there's a letter here for you. For me? No, list. Probably another rejection slip. Oh well. You're brilliant. What a novel design. Come to Baltimore at once. Patrzcie, jaki szczęśliwy. Dobra, bierzemy tego Gana. Coś tu jeszcze jest? Telewizja.
That's right, an incredible 4,000 carat diamond. A powiedz, co się stanie, Saul, jak on pojedzie do tego Baltimore i się okaże, że to kłamstwo? Jego mam, nic się nie stanie. Czy ty rozumiesz, że on sobie popełni samobójstwo? No way, I'm not touching that. No way, I'm not touching that jump. It's pretty small. My dad has one of these in his den. Dobra, moi drodzy, i co mamy? Od niego ten pistolet. Teraz idziemy na dół z tym pistoletem. Tylko jak temu typowi to podmienić ten pistolet? Tak, i później mogę temu w przeszłości, mogę temu... No, Jeffersonowi, Washingtonowi, czy jak mu tam mogę mu podmienić cygaro. Tylko że on się ciągle patrzy na ten pistolet. The British are coming. Dobra, podmieniłem. I don't see anything. Oh, never mind. Dobra, idziemy się go spytać, czy nam odpali cygarko. Hi there. What can I do for you, kid? Nice cigar. I import them too, what? Okay. Dobra. I on nam teraz cygarko odpali, tak jak ostatnio, tylko że... A, widzicie, i mamy cygaro. W dupie cię mamy, leszczu. I don't get it. Porobiony zostałeś. Widzicie? Get lost, kid. I mamy teraz i pistolet, i cygaro. Ktoś powiedział, że mogę to na zewnątrz pomalować farbą, tą mumię, tylko nie wiem po co. Ja też nie wiem, po co miałbym mumię malować na zewnątrz na czerwono. Na pewno muszę cygaro wysłać do tego. Moi drodzy. Odpala cygaro. Dzięki za donecika. Och, moi drodzy. Taki gruby donecik. Ale naprawdę naprawdę palisz cygara? Kobieta z cygarem to tak kurde dziwnie wygląda. Dobra, on weźmie to cygaro i mówię, dam tamtemu. I mu tą szczękę wywali drewnianą w kosmos i mu damy wtedy tą taką zwykłą chyba. Może, nie wiem. Żeby zamienić ją z doktorkiem? A, rzeczywiście. Bo doktorek jest czerwony, ale wy jesteście mądrzy. Dobra. Czekajcie, bo musimy mi to cygaro dać. Excuse me. Yes? Mr. President, may I offer you an excellent smoke? Can you also provide me with a light? A odpalasz mi cygaro. Pity. Ha. Czekajcie, co? Co on powiedział, że co? Excuse me. Yes. Mr. President, may I offer you an excellent smoke? Can you also provide me with a light? Dobra, musimy jeszcze czerny, więc zapalniczkę. Pity. Nie możemy, nie mamy tego ognia, a żeśmy chyba mu nie przekazali ognia, nie? Dobra, muszę iść do kibla. Nie ogarniasz tej gry? Ten koleś jest 200 lat temu. Doktorek, nasz ojciec, czy jakoś tam nazywa, czy kim on jest dla tych dzieci, jest w teraźniejszości, czemu... a dziewczyna jest w przyszłości, nie? A powiedz mi, czemu teraz ty tak się trzęsie cały czas ze strachu? To jest, bo mu jest zimno. Aha. To jest maszyna czasu. Jednocześnie dziewczyną byśmy mogli mu spróbować farbę, tak? Bo kto, gdzie jest farba? To przekażmy dziewczyną farbę mu. Jeśli to naprawdę tak działa, chociaż nie wiem, czy farba się w czasie przenosiła. Ja już mu dam bana temu morda, co mi ciągle gada chyba, kurde. Czekajcie. Jak ktoś pisze brzydko, to mu daj bana. Nie wiem, time outa chyba mu dałem. Ja dałem bana. Dobra, damy to. Chcę się spytać tylko. Patrzcie, weźmiemy farbę. I rzeczywiście możemy tą mumię pomalować pewnie. I rzeczywiście doktorek jest czerwony. Tylko jak my tą mumię niby... A, linę. Mamy linę w sumie.
Moglibyśmy ją przyczepić na górze i tą mumię ten przywiązać, nie? Dobra. Ted is red. See red Ted. That won't do any good. Tulina nie, ale nie, bo trzeba go jakoś wciągnąć do góry, nie? Chyba się go nie da zabrać do kieszeni Teda, bo on duży trochę. Ale tu widzę ten bloczek. Dobra, to teraz znów na dół idziemy i wciągniemy tego Teda tutaj. On tak fajnie chodzi, ten okularnik. No, a jak chodził w starej wersji? Stary, ile tam było FPS-ów? Chyba 5. Ale to jest jakiś kujonek, czy naukowiec, czy kto to jest taki? To jest jakiś naukowiec trochę chyba. Szyszunia pisze ciągle, zobacz. A to ty możesz tak przełączać pomiędzy starą a nową wersją? Tak. To. Właśnie to jest fajne. I mógłbyś normalnie w tej starej wersji grać? I don't think that will do much good at the moment. I don't think that will do much good at the moment. Use. I don't think I can do that. O, przywiążę, dobra, linę do niego. Patrzcie. Na kuzynie. Dobra, idę teraz do góry. Kuzyna wciągnę do góry. Dobra. Idzie. Oh, fuck. Co tam się stało w środku? Dobra, wchodzimy do góry. Znaczy najlepsze jest to, że nie dosyć, że zmieniasz między starą a nową, wiesz, grą, to jeszcze ta, wiesz, ta mechanika cała się zmienia. A może materacę trzeba podmienić? A to rzeczywiście, tylko że ja nie umiem już tego materaca nacisnąć. I wouldn't know where to put him. I wouldn't know where to put him. Uh-oh. Hey. Very funny. Ty, ale oni go odłożyli na miejsce. People, you know. No dobra, co myśmy mieli tym odpalić to cygaro, to się przełączmy, trochę do przeszłości przejdźmy. Junior został Barabaszem. Jaki junior? Prosił, że mnie obrażał, to dałem mu bana. Aha. Czekajcie, co ja mu miałem? Teraz mam lighter, tylko że mam pistolet lighter, to może być przypał, jak w niego wyceluję. Dobra, dam mu to cygaro. Looks almost real. Może ma teraz trzeba podnieść starty kota, musisz zwalić. Mr. President, may I offer you an excellent smoke? Can you also provide me with a light? Sure. Well, in that case. Patrzcie na to. U, szczęka mu wypadnie zaraz. Oh, fuck. Blast, I hate it when that happens. See if you can't find those for me, will you? There's a good lad. Szczękę zgubiła, gdzie ta szczęka? Chyba mu się, kurde, straciła na zawsze. Dobra, damy mu tą, co mamy po prostu, inną, no bo co? Could you use these?
Why, thank you, young man. Strange. I wonder if I should cut down on the coffee. Hey, Tom, look! The father of our nation is cold. Better build a fire. A, że niby mu jest zimno teraz. You're right. I guess you can have my log. Me? Why should I build the fire? You build the fire. I'm bothered by the smoke. You build the fire. Cię kłócą, kto pod, kto ogień zrobi. I'm bothered by your attitude. You build the fire. No, może ja zrobię ten ogień. Mr. Penmanship. No, you build the fire, log lover. No, you build the fire. No, you build the fire. You big baby. Hi there. Hello. Feeling better Dobra. Now that there's teraz a fire? Już jest lepiej. Much better, thank you. My teeth were grinding into a fine powder, and that blanket was really making me itch. What's with the canary over the fireplace? Oh, that's an early warning system. It's quite ingenious. The canary is trained to ring the bell madly the minute it smells smoke. Then we know the building's on fire, and we run like crazy. A widzicie, czyli kanarek jak wyczuje, że się dym, że się pali, to zadzwoni w dzwonek i oni wtedy uciekną z budynku. Who thought of it? It was invented by Red Edison, the owner of the inn. Well, why doesn't the fire in the fireplace set it off? I assume it's because all the smoke goes up and out the chimney. A, czyli trzeba zatkać się ten komin. Who feeds the canary? Actually, no one does. It's a self-feeding canary. It's specially bred with some kind of nutrient-producing bacteria in its gizzard. It's quite a time-saver. I expect everyone will have them in the future. I see. Amazing, isn't it? Nice painting of a turkey, dude. I'm glad you think so. The choosing of the national bird is on our agenda for the convention. And you want it to be the turkey? Well, yes, but I'm afraid I may lose out. You see, there are two schools of thought on the matter. Ben Franklin and I are in favor of the turkey, whereas Jefferson and Washington, for some reason, want the eagle. But Franklin's always outside playing with his ridiculous toys instead of here where he belongs, so it becomes two against one. What's so great about Dobra, one ogólnie gadają o tym, że mają indyka i orła. Jedni są za indykiem, jedni są za orłem, nie? Bo tam jest obrazek indyka. Besides, they're kind of cute. Się pyta, i po co, czemu indyk? A indyk zawsze, wiecie, no indyka się najedli i ratował im życie indyk. Well, it's on tam pucuje ten blondyn ciągle. I don't think that's an appropriate symbol for our country. Don't you guys have anything better to do? O, i on, oni się teraz kłócą o tego indyka i o, o tego orła, nie? Establish domestic freedoms? Come on, this is important stuff. I see. Good. Well, gotta go. Goodbye. Dobra, moi drodzy. Czyli oni się kłócą, jak zatkam dach, tylko czym ja bym mógł zatkać dach, powiedzcie mi? Czy mamy coś, co by mogło zatkać dach? Nie wiem. Kurwa, z życiem. Czekajcie. What are you doing down there? Wiecie co, trzeba go chyba dliną przywiązać, no escape from the IRS. Żeby go liną przywiązać, to muszę dać use rope. Use rope, rope with Dr. Fred. No, ale on w ogóle nie używa, tylko go przewraca, nie? Very funny. Trofeum myślicie, żeby wrzucić do komina? Don't try anything sneaky.
I just got him up here. Kurde, oni za szybko ci z ARS-u tu przychodzą. Ja nie jestem w stanie tego ogarnąć, wiecie, tego przywiązać wszystkiego. Użyj Teda na redzie? Nie. On doktor Fred? No może, czekajcie, zobaczymy. Aha, dobra, okej. Okay. Oh fuck. Thought I heard something. Everything okay in there? Dobra, jest git. Well, try and keep it down, okay? Dobra, mamy doktorka. On doktor Fred powinien mu gdzieś do nogi przywiązać. Dobra, i co? I na zewnątrz, i wychodzimy stąd. What for? No, I'm not gonna make that mistake again. Chyba trzeba zejść na dół po prostu. A nie, czekajcie, zrobić co innego zrobić. Oh fuck. No, moi drodzy, mamy go. A właściwie ich. Dr. Fred, are you okay? Dr. Fred? I'd better get him to the lab. Well, I got him in here, but he's out cold. Trzeba go jakoś ogrzać. Trzeba go jakoś ogrzać, dobra. Mówicie, że trofeum może się nadać do komina? W tym samym czasie. Maybe we should add a rule that you can't dump sludge into the water supply. What manner of fool would do that in the first place? You're right. Musisz lejek mu włożyć do bu... A, kawę, no tak. Tak, kawy mu trzeba nalać, żeby on się obudził, teraz już pamiętam. Wódeczki polej, dobrze mówicie, kurde, wódeczki, no ta, no wódeczki, no jak kurde, nie wódeczki, jak wódeczki. Pamiętam to. Trzeba mu kawę nalać i on się obudzi. Szkoda, że nie ma tej gry po polsku, nie? Bo to wiadomo, nie każdy rozumie. Jeb go wrzątkiem. Tu. Dobra, i teraz mu damy ten kontrakt, nie? I got the contract for you to sign, doctor. Sorry, I don't like to sign things that I haven't read. Jestem kakao, se zrobiłem super. Okay, so we did kakao? I'm busy trying to think of a way to save humanity. I don't have time to read. No, chcemy, żeby mu dać kontrakt do podpisania, on mówi, że go nie przeczyta, bo on nie ma czasu, bo on chce uratować ludzkość. No to trochę głupio. Dobra, trzeba jakoś go zmusić do przeczytania tego kontraktu, ale jeszcze nie wiem jak. Co my tu mamy? Mówicie, że może... No chomika nie możemy dać. I don't think so. I don't think so. Nie, może ten znak trzeba wdupczyć do komina. Chodźmy na górę, zobaczymy. Wiesz co, ja sobie przypomniałem, że ja zbanowałem przyjść dzisiaj rano jedną osobę permem. Tak, żeby ci pokazać, że stary nawet nie zauważysz. I kurde, do tej pory się nie zgłosiła on bana, no.
No i już pewnie straciłem widza przez ciebie, Goniu. Kurde. To jutro sobie kupisz suby, są. No, chyba tak będę musiał zrobić. Kupię sobie widza jutro. A mogę? To ci sprzedam trochę, bo mam dużo. Ja mogę kupić, kocyk, bo ja przeze mnie straciłeś. Na komin, ale jaki kocyk? On kocyka nie zostawił tam na dole, nie? Czekajcie, aż zejdę na dół, bo ktoś mówi, że kocyk daj na komin. No kocyk by się nadał na komin, to idealnie. Ty, a nie trzeba trupa na komin dać? A, mogę wziąć ten kocyk. Dobra. To rzeczywiście, kocyk jest okej. Chomik i trofeum, a chomik może do trofeum wejść. Coś było z chomikiem i trofeum. Na. Ogólnie chomika i trofeum nie mogę nigdzie przesłać, więc oni muszą coś zrobić w tej przeszłości, nie? A mi się wydaje, że chomik musi wejść do piwnicy, tylko trzeba się pozbyć tej macki. A ty możesz przesyłać tylko rzeczy, które możesz użyć? Nie, niektóre mogę przesyłać, a niektórych po prostu się nie da przesłać, bo są za duże. Tak jest napisane. Dobra, wyjdźmy przez okno. To ty jesteś jeszcze 10 godzin do 24-godzinnego. Czekaj, bo blanket daje. Jak 10 godzin? Aha, 10 godzin. No i poszedł dym. Chyba kanarek, kurde, zaczął działać. Byś wziął tego kota, stary, żeby ten drugi czarny miał do dupcenia. Okej. Kto był ten idiot, który zaczął ten fire? Dobra, moi drodzy. No way, it could be on fire by now. Dobra. Ale nie mogę, bo wy mówicie, żeby podmienić materacę. Where am I gonna put it? Zdobyć mysz i pomalować kota na skunksa. Where am I gonna put it? Where am I gonna put it? Where am I gonna put it? Use net sneaky. O. Oje, było coś. Dobra, przenosi te materace, rzeczywiście zamienia. Dobra, mam mysz, ale nie wiem po co. Bo mi się wydawało, że ja tą mysz to miałem w ogóle koniowi pokazać, czy coś takiego. I think not. Dobra, ale mamy mysz. Mysz na pewno była dziurka na mysz, tam gdzieś z tym, ale jest też kot w przyszłości, nie? Więc wydaje mi się, że mysz to bym przesłał do przyszłości. Sigara pisze, że The Cooling wygrał u Junki. Zajebiście. Możesz zagrać teraz z Sigarą. Ty, czekaj, bo ci Founding Father tu jeszcze są. Jeszcze sprawdzę, czy nie da się czegoś ten... tutaj zrobić u nich w tym pokoju. Pomaluj czarnego kota i daj mu mysz. No może, no nie wiem. Zobaczę, co z tym pokoju, bo ich teraz nie ma, nie? Więc ja mogę konstytucję podjebać, że tak powiem. Mogę... A gdzie jest konstytucja? Dobra, mam pióro. Gold plated, czyli mam złote pióro, nie? A mi było złoto potrzebne do... w przeszłości dla tego doktora. It looks pretty clear in here now. Say, did you get the pen on our way out? No, I found a blanket blocking the chimney. Son, do you know anything about a blanket? Didn't the dude next to you have one earlier? Hey, catch you later. Dobra, moi drodzy, ktoś mówi, że trzeba do przyszłości. No kilka rzeczy już tu mamy na myśli, nie? No, to złoto na pewno trzeba dać, ten i mysz też tam trzeba gdzieś dać. Nie wiem, czy do przyszłości tą mysz. Możemy do przyszłości ją wpakować, ale zróbmy sobie przerwę, moi drodzy, bo już ponad godzinę gramy. I zaraz przekażemy te rzeczy dziewczynie.
Na pewno to jej trzeba przekazać, to pióro. Bo to jest złote pióro, więc my je możemy... Ten doktor potrzebuje to jako składnik w piwnicy. Ale czekajcie, nie, złote pióro to on nie tu potrzebował. On potrzebował je w przeszłości, to złote pióro, nie? Ale mysz to bym spróbował do przyszłości przekazać. Tak. Jakąś skrzynkę z kłódką mam niby otworzyć. I think not. Yum yum. Scrumptious vermin. It's as if he'd rather scratch himself than play with this adorable rodent. Widzi, ten nie chce bawić się tym. Nie chce bawić się myszką. Tak czy siak, moi drodzy, przerwa. To usłyszeli.